Michał Nowak, zapraszam na sport. Po przerwie reprezentacyjnej piłkarze Radomiaka Radom wracają do ligowej rywalizacji. Po raz ostatni piłkarze Radomiaka Radom na ligowych boiskach zaprezentowali się niemal 2 tygodnie temu, w sobotę 17 września, kiedy to doznali wysokiej porażki z Rakowem w Częstochowie. Przegrali wówczas 0-3. Później rozpoczęła się przerwa w rozgrywkach ze względu na mecze krajowych reprezentacji. W jej trakcie podopieczni Mariusza Lewandowskiego oprócz zwykłych jednostek treningowych rozegrali też sparing z uczestnikiem Ligi Mistrzów Szachtarem Donieck. Zieloni wygrali tamten mecz 2-0. Teraz, w piątek 30 września, Radomianie wracają do walki o ligowe punkty. Ich najbliższym rywalem będzie Krakowia. Czeka nas bardzo ciężkie spotkanie. Mają, można powiedzieć, bardzo dużo zawodników, których robi różnicę na boisku. Mają dobrą ławkę rezerwowych, co też jest bardzo ważne w ekstraklasie. I są nieprzewidywalni, potrafią bardzo mocno pracować w obronie, mają piekielnie też mocne kontrataki. Także tutaj mocno żeśmy przeanalizowali, żeby nie dopuścić też do błędu, który wiadomo czym może się skończyć. Dlatego te treningi praktycznie przez 2 tygodnie były poświęcone naszemu przeciwnikowi. Mecz odbędzie się w piątek 30 września na stadionie przy ulicy Narutowicza 9 w Radomiu. Początek o godzinie 18. W tabeli oba zespoły mają po 14 punktów. Tuż przed rozpoczęciem sezonu 2022-2023 w Plus Lidze Ceratena Czarni Radom pozyskali nowego atakującego. To mistrz świata z 2018 roku. Ligowa inauguracja zmagań w Plus Lidze już w najbliższy weekend. Tuż przed nią do zespołu Ceraduena i Czarnych Radom dołączył nowy zawodnik. To atakujący Damian Schulz. Ostatni sezon spędził on w PGS Krzebełchatów, ale pełnił rolę drugiego atakującego. Wcześniej występował w takich zespołach jak Indyk, Pola ZS Olsztyn, Asseco Resowia Rzeszów czy Trefl Gdańsk. Ma na swoim koncie srebrny i brązowy medal Mistrzostw Polski, 2 Puchary Polski i Super Puchar Polski. 32-latek to także mistrz świata z 2018 roku. Na dziś zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.